I witajcie serdecznie na kanale GW15. To taki krótki filmik będzie. Logika płaskoziemskiego ludzika, wersja, znaczy się, wersja odcinek trzeci I yy, wiem, może spodziewaliście się świadków o świadkach ichowe, ale no niestety. O czym będzie dzisiaj? Będzie... Chciałem... Chciałem panu Jerzemu coś pokazać. Znacie pana Jerzego zapewne. Pan Jerzy ma problem z Orionem, dla niego jest to tajemnica, dlatego ten odcinek nazwałem Tajemnica Oriona. I pokażę tutaj na przykładzie animacji wykonanej w Blenderze. Blender to jest taki program do symulacji, do symulacji 3D. Zobaczcie jak on wygląda mniej więcej. I tu przygotowałem taką animację w tym programie, która mam nadzieję będzie starała się wytłumaczyć panu Jerzemu tą tajemnicę tego Oriona. Dlaczego ten Orion wygląda tak, a nie inaczej, z dwóch półkul różnych i co się dzieje, dlaczego on tak wygląda. Myślę, że problemem Pana Jerzego, Panie Jerzy, pro, Pana problemem jest to, że Pan patrzy na to z, z zewnątrz globusa, a musiałby Pan tam wejść na ten globus i dopiero wtedy zobaczyć, co się będzie działo. Ja w tym programie mam właśnie taką możliwość. Przygotowałem sobie Taką scenę, tutaj to jest w ogóle nowy nowy blender, to jest Blender 2.8. Stworzyłem tutaj taką panią, no, z kulę ziemską i taką panią migotkę z taką z muminków. Trochę ją tu pokoloruję. O, to będzie tak mniej więcej wyglądało. I zwróćcie uwagę, że ona ma tutaj. Yy, Kamerę, zamiast znaczy tam gdzie oczy, tak to ma kamerę. To, to takie coś to jest kamera. To co teraz jest. Tutaj ma lewą rękę, lewa ręka to jest niebieska, prawa ręka to jest czerwona, tak jest tutaj. No i wiadomo, kula ziemska i umieściłem również Oriona. Orion ma świecić nad równikiem, i tak właśnie jest umieszczony. A więc ta, ta zielona linia łączy równik ziemski, Afrykę, tak, centrum Afryki, z gwiazdą w Orionie, no, przez którą, którą, tą gwiazdę będziemy widzieć, jeżeli pójdziemy do Afryki i zawrzemy głowę do góry. Ja myślę, że to, panie Jerzy, jest jasne, prawda, czy nie? Za chwilę pan się dowie, dlaczego tak to widzimy. Co się dzieje? Tam panu po polecono, żeby tam, no... Pan to sobie zrobił w rzeczywistości. No, nie zrobił pan tego. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, może kamerę trzeba mieć jakąś, nie wiem. W każdym razie tutaj w tym wypadku ja sobie mogę to zrobić i dlatego zrobiłem specjalnie dla pana tą animację zrobiłem, a trochę też dlatego, że chciałem zobaczyć, jak się robi to w, nowym, w nowej wersji programu. Ponieważ ten program to jest w ogóle nowy i to jest wszystko pozmieniane. No i chciałem się no, zapoznać z tym programem. Miałem chwilę czasu i dlatego się tutaj w nim pojawiłem. A więc tak wygląda ta scena. Więc tak jest Orion. Orion świeci nad równikiem. I teraz jest panna migotka. I jest ziemia. Zobaczcie. Zobaczymy teraz, jak to będzie wyglądać. Jak ja to. Jak ja to puszczę w ruch. Tutaj mam gotowy filmik, zrobiony już centralnie z tym w, w blenderze, i będziemy tutaj sobie go omawiać. Mm. O. Tylko muszę tutaj zmienić tą scenę, bo właśnie ostatnio właśnie zrobiłem coś takiego, że nagrałem to i te, to w sumie drugi raz to nagrywam. Bo tu nie było całej tej sceny i muszę tu nagrać to jeszcze raz. I teraz będzie chyba dobrze. A więc... A więc jedziemy, jedziemy z tematem. Co tutaj widzimy? Co widzi panna Migotka? To właśnie widzi tego Oriona. Tutaj jest dokładnie tak jak, tak jak ona to widzi. Ten obraz po lewej, ten Orion, jest z tej kamery, której, która jest umieszczona nad jej oczami, w okolicach jej oczu. I teraz co się dzieje? Panna Migotka podróżuje na południe. Podróżuje sobie, podróżuje oczywiście, ponieważ nie podniosła wzroku, nie, nie śledziła tego oriona. więc przechodząc nad na równik i zachowując głowę tak, jak sobie zachowywała na początku, oczywiście ona tego oriona nie będzie widzieć, dlatego tutaj tego oriona nie ma. Ten orion pojawi się tutaj, wtedy kiedy ona będzie go widziała. To, co ona widzi, to tutaj my będziemy widzieli właśnie w tym w, lewym, w lewej części ekranu. Teraz, żeby panna Migotka zobaczyła tego Oriona, musi podnieść głowę, gdzie? Gdzie jest Orion? No, u góry jest Orion. Bo ona już teraz zmieniła swoją pozycję i jest. Jest na górze. I teraz będziemy widzieć, że Orion się pojawia. I widzimy, że. Orion właściwie jest w takiej samej pozycji, w jakiej był na początku, kiedy ona o, zaczynała go oglądać, na północy. Ale co się będzie działo, żeby on taki pozostał? Ona musi przejść dalej. Zobaczcie, że już zniknął ten Orion znowu, ponieważ ona zmieniła położenie na kuli ziemskiej i ona już nie widzi tego Oriona. Ona już go nie może zobaczyć. I teraz zwróćcie uwagę na to, że kiedy ona żeby ona zobaczyła ten Orion, tego Oriona, który tam już jest, już nie świeci nad jej głową, bo ona zmieniła pozycję na Ziemi, jest w Afryce, to ona musiała przekręcić sobie głowę do tyłu i złamać sobie kark. Widzicie to? Musi przekręcić głowę do tyłu, zadrzeć głowę do tyłu, ale wtedy widzi takiego samego Oriona, jak widziała na początku. Z tym, że ma do góry nogami głowę, to znaczy przekręconą, jakby wykręconą do góry nogami. Jest to sytuacja niemożliwa, chyba że zawisłaby na trzepaku. Powiedzmy, że znalazła trzepak w kapsztadzie, wygoniła dzieci, które tam się bawiły, i ona sobie tam zasiadła na ten. Ple, na ten no. trzepak i sobie tak właśnie zawisła i widzi tak z takiego samego oriona. Tylko jest świadoma, że jest do góry nogami teraz. Co musi się stać, żeby panna Wigotka bez trzepaka, bez urywania sobie z szyi zobaczyła Oriona? Otóż musi sobie postawić normalnie głowę, tak, czyli tak jak miała, i musi coś zrobić jeszcze. I tutaj będzie rozwiązana tajemnica, panie Jerzy, z którym pan się bije już tyle miesięcy. Bardzo mam nadzieję, że ucieszy się pan, że ta tajemnica zostaje wtedy w tym momencie rozwiązana. Uwaga! Zaczynamy rozwiązywać tajemnicę pana Jerzego. Panna Migotka musi się obrócić w stronę Oriona, żeby go zobaczyć. No i oczywiście skorygować jeszcze lekko głowę, żeby, żeby go zobaczyć. Musi podnieść głowę, czy tam opuścić. To zależy, gdzie by była, po prostu. Widzi Oriona. Orion jest teraz odwrócony do góry nogami i obrócony o 180 stopni z lewej na prawą, a więc ma łuk odwrócony w drugą stronę. Jak to się stało? Dlaczego to się stało tak? No, z tego powodu, że to nie Orion się obrócił, tylko panna migotka musiała się obrócić, żeby komfortowo mogła oglądać Oriona. Kiedy będzie szła, wracała będzie z powrotem na północ i śledziła będzie Oriona, to zwróćcie uwagę, że czym bliżej równika będzie musiała podnosić głowę do góry, a czym Dalej na północ od równika, tym będzie musiała zadrzeć głowę do tyłu i znowu sobie złamie kark. Biedna znowu sobie zwróćcie uwagę na to, gdzie to jest tam, gdzie ona ma oczy i gdzie ona ma ten nosek, który jej tak odstaje. Ona po prostu już przekręciła, ona ma teraz już w tym momencie, to ona ma już grzywkę na szyi, obroconą ma głowę o 180 stopni. Żeby ją tak nie torturować, no to. Niech ta panna migotka się odwróci i normalnie głowy weźmie. I co się dzieje? Widzi Oriona tak, jak my widzimy to z Polski. Od cała filozofia, jeśli chodzi o Oriona, cała tajemnica rozwiązana, mam nadzieję. I proszę sobie, panie Jerzy, zrobić takie doświadczenie, właśnie jeżeli nie wierzy pan takim programom, to 3D, aczkolwiek dla mnie, dla mnie te programy są lepsze, dlatego że one. Ja mogę tutaj precyzyjnie ustawić co do ułamka stopnia jakiś kąt. Ja tu mogę co do ułamka stopnia ustawić kamerę i tak dalej. Ja tu naprawdę mam możliwości bardzo precyzyjnego zobaczenia, jak coś powinno wyglądać. Bez żadnych domysłów. Bez żadnych kombinacji. Ale proszę sobie zwrócić, proszę sobie zrobić takie doświadczenie z globusem. Umieścić na... na zamiast tutaj... Ja panu migotkę wsadziłem. Pan niech sobie umieści kamerę i proszę potem zobaczyć, co się będzie działo. Że będzie pan musiał albo odwrócić do góry nogami kamerę, żeby pan widział. No ale my nie chodzimy do góry nogami, więc musimy się obrócić o 180 stopni, żeby zobaczyć to, co to co widać, tak? A więc zwróćcie uwagę na to jeszcze raz. Kiedy panna Migotka, czy, czy też kiedy obserwator oddala się od równika w stronę połudno, południową, Orion znika. Gościu musi się obrócić o 180 stopni, żeby sobie nie połamać karku. I wtedy zobaczę Oriona. Ale Orion będzie odwrócony o 180 stopni w lewo, w prawo i do góry nogami. Tak jak tutaj. Czy teraz Panie Jerzy, czy Panu że mu się teraz wszystko zgadza, czy coś się Panu nie zgadza? Mało tego, powiem Panu, że wszystkie te Pana wątpliwości, one tak naprawdę, to wszystko jest, to jest wszystko w, w Pana głowie tylko. Dopóki Pan nie weźmie konkretnie modelu i nie zrobi pan konkretnie tak, jak to ma być, no to będą panu wychodziły dziwne rzeczy. I to na razie tyle w logice płaskoziemskiego ludzika. Mam nadzieję, że. Znaczy, no pan Jerzy nie jest płaskoziemcą, chyba, a może jest. No, ale ten cykl, no nie mogłem inaczej nazwać, no po prostu tak chciałem go nazwać, bo nie jest, nie jest to cykl świadków Jehowy. do świadków Jechowy jeszcze wrócę. Na w następnym, chyba, odcinku. Jeszcze czeka jeden odcinek o y, LPL. Jeszcze jeden odcinek czeka. Mianowicie, y, no, chciałem omówić taki film, kiedy pan Tomasz Levelword pojawił się na pierwszy raz na internecie u pana Daniela. Jak sobie tam fajnie dyskutowali, chciałbym to omówić. Kiedyś na pewno, znaczy postaram się, bo nie mówię, że na pewno, ale na. Będę starał się to zrobić. To na razie tyle i dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Na szczęście ten filmik był dość krótki. I życzę Wam wszystkiego dobrego. Teraz zbliżają się walentynki niedługo. Zakochajcie się. Mi to chyba nie grozi. Także cześć na razie. Trzymajcie się.